Hej, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Jak widzicie po tytule filmu, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem z serii Jeden tydzień, jedna paleta. I dzisiaj zajmiemy się paletą Vibo we współpracy z Martą Zmalowaną. Oczywiście zrobię dla Was kilka makijaży, akurat w tym filmie będzie to 5 makijaży. I będę podczas robienia tych makijaży nieco omawiać Wam tę paletę, jak się z nią pracuje, także koniecznie oglądajcie dalej. W tej palecie znajdziecie 11 cieni, 10 z tych cieni to są cienie matowe, a także znajdziecie tutaj jedną folię. I teraz pokażę Wam swatche. Oczywiście mamy tę paletę podzieloną jakby na takie dwie sekcje. W jednej sekcji znajdą się cienie bardziej takie neutralne, brązy, a druga sekcja to cztery małe neony, które idealnie sprawdzą się do uzupełnienia makijaży takich klasycznych. W tym filmie także pokażę Wam cztery cienie w płynie. Postanowiłam zakupić akurat te cztery sztuki. To jest Rose Smoke, białą bazę, Burnt Orange i cień o nazwie Sweet Latte. Będę pracować na kamuflażu Catrice i pierwszy makijaż zacznę sobie od cienia Warm. To jest taki ceglany pomarańcz. I nakładam go sobie w zewnętrznym kąciku, a następnie blenduję cieniem Balance, tak żeby było ładne przejście. Od razu Wam powiem, że pigmentacja tych cieni jest bardzo dobra, one są dość masełkowe. Przyznam się szczerze, że nie zauważyłam, aby jakoś bardzo dużo się sypały. Jeśli będziecie wklepywać ten ciemniejszy pomarańcz, to gwarantuję Wam, że nie będzie on się zbytnio sypał. Jak widzicie, naprawdę dość dobrze ten pigment na tym kamuflażu się prezentuje, nie jest jakoś specjalnie blady. I łuk brwiowy wyczyszczę sobie kolorem Milk, tak żeby wszystko ładnie oczyścić. I teraz sięgam po jedyny cień błyszczący, to jest folia Proud. I nakładam ją palcem i od razu Wam powiem na początku tego filmu, że tego cienia będę używać kilkukrotnie, ale najlepiej sprawdza się nałożony po prostu palcem na powiekę, bez żadnej bazy. Bardzo fajnie się przenosi na powiekę, jest naprawdę ładny, szkoda tylko, że jest tak mały i moim zdaniem jest zbyt głęboko osadzony w palecie, ponieważ ciężko nabiera go się palcem. I tak prezentuje się skończony makijaż, taki ciepły, czekoladowy w połączeniu z takimi ustami, naprawdę idealny makijaż na lato do opalonej skóry. I kolejny makijaż, znowu zaczynam od nałożenia mojej bazy, którą będzie korektor Catrice, kamuflaż, przepraszam, Catrice. Nakładam równomiernie na całą powiekę, rozprowadzam gąbeczką i ten makijaż to będzie kocie oko, więc przyklejam sobie paski. Ja zawsze te paski kroję na połowę, a właściwie tnę nożyczkami na połowę, tak żeby nie zużywać ich za dużo. Wystarczy taka połówka na jedno oko. I zacznę sobie cieniowanie oka od cienia Perfect. To będzie mój cień taki bazowy, transferowy i nakładam go w zewnętrznym kąciku oka. Dokładnie blenduję aż do tego paska. A następnie będę robić kreskę eyelinerem w żelu. Dzisiaj sięgam po eyeliner Maybelline. I idę wzdłuż tego paska, wzdłuż tej granicy, następnie wracam do wewnętrznego kącika. I w tym makijażu użyję czarnego koloru o nazwie Small Black. Przyznam się szczerze, że ta czerń nie jest jakoś bardzo napigmentowana. Ona dość szybko się wytraca, dość szybko robi się szara na oku. Jak widzicie, na razie ją wklepuję, ale za chwilę będę ją rozdymiać i będzie naprawdę widać, że dość szybko ten kolor po prostu szarzeje. Nie jest taki intensywnie napigmentowany, ale też dzięki temu bardzo dobrze się z nim pracuje. Nie osypuje się zbytnio. I rozcieram sobie tę kreskę właśnie tym czarnym cieniem, a za chwilę sięgnę po cień kakao, to jest taki ciemny brąz i będę jeszcze rozcierać te granice, tak żeby było ładne przejście. Bardzo fajnie się pracowało z tymi matami, właściwie muszę Wam powiedzieć, że w tej palecie te cienie, mimo tego, że cena tej palety jest dość niska, to są bardzo dobrej jakości i
jest naprawdę pozytywnie zaskoczona, ponieważ jest to moja pierwsza paleta Vivo. Ja wcześniej nie miałam palety tej marki i naprawdę moje zaskoczenie było bardzo duże podczas pracy z tymi cieniami, ponieważ okazało się, że jest to przyzwoitej jakości paleta. Dodatkowo kupiłam ją na zniżce za 32 zł, więc tym bardziej jestem zadowolona z jakości. I moim cieniem błyszczącym będzie tutaj ten cień w płynie Rose Smoke. To jest taki brokatowy cień i on idealnie sprawdza się nałożony płaskim pędzlem bez żadnej bazy. Idealnie się przenosi na powiekę. Przyznam się szczerze, że nie zauważyłam, żeby mi się zebrał. Także naprawdę i dobrze się z nim pracowało i po nałożeniu wyglądał bardzo ładnie. I teraz biorę cień On i wklepuję na przejściu między tymi ciemnymi cieniami a tym brokatowym cieniem, tak żeby wszystko ładnie ze sobą połączyć. Dolną powiekę wykończę czarną kredką, akurat tutaj mam kredkę z Maca, a następnie będę blendować cieniami Small Black i tym różowym On, tak żeby wszystko było spójne, żeby ten makijaż był taką jedną całością. Chcę, żeby to było takie typowe kocie oko. Jak widzicie, naprawdę oko wygląda bardzo fajnie, bardzo ładne są przejścia, nie ma żadnych plam, nie ma żadnych dziur i naprawdę, naprawdę dobrze mi się z tą paletką pracowało, aż naprawdę pozytywnie się zaskoczyłam. I sięgam ponownie po cień Proud, po tą folię i nakładam w wewnętrznym kąciku. I tak prezentuje się skończony makijaż, do tego zrobiłam różowo-fuksjowe usta, taki różowy look, mam nadzieję, że Wam się spodoba, mam nadzieję, że z chęcią odtworzycie go. I kolejny makijaż postanowiłam wykonać tylko i wyłącznie cieniami w kremie, ponieważ mam 4 sztuki, to idealnie jestem w stanie zrobić tymi 4 sztukami makijaż i w zewnętrznym kąciku nakładam sobie odcień Sweet Latte. Niestety muszę przyznać, że te cienie bardzo szybko zastygają i bardzo ciężko się je rozciera, więc jeśli mam sięgać po produkty mokre, to zdecydowanie chętniej na pewno sięgam po pomadki. To są moje pierwsze cienie, takie stricte płynne i przyznam się szczerze, że dla mnie to zastyganie po prostu było zbyt szybkie, bardzo ciężko mi się blendowało, ponieważ właściwie tuż po nałożeniu ten cień od razu zastygał, więc nieco się tam namachałam, żeby rozetrzeć wszystkie granice. Koniec końców efekt będzie naprawdę w porządku i nie będzie widać tam żadnych plam, jednak myślę, że nie wrócę do tych cieni, ponieważ bardzo ciężko mi się z nimi pracowało. I teraz nakładam ten biały cień w kremie, to jest właściwie baza. W porównaniu do cieni, ona zastyga dość wolno, przez co na oku robił mi się po prostu bałagan. Oczekiwałabym od takiej białej bazy szybkiego zastygnięcia, tak jak w przypadku jakichś kamuflaży, ponieważ gdy robiłam cut crease, gdy chciałam odciąć swoją powiekę, to bardzo wolno ten cień zastygał, przez co robiło mi się nieco błotko, nie chciało mi się już czekać, więc udało mi się ostatecznie uratować ten makijaż, ale nie jestem zadowolona z tego białego koloru, dodatkowo wyciągałam tę bazę na dłoń i po skończonych makijażach zauważyłam, że w tych miejscach, w których wykładałam ten cień na dłoń, dostałam po prostu uczulenia i wysypki, więc przypuszczam, że właśnie ten cień mnie uczulił. Dolną powiekę wykończę tymi dwoma brązami w kremie, a właściwie jeden to jest taki zgaszony pomarańcz, przynajmniej tak wychodzi na oku, tak żeby wszystko ładnie ze sobą połączyć. I tak prezentuje się skończony makijaż, on wygląda dosyć ładnie, ale naprawdę namęczyłam się, żeby rozprowadzić te cienie, żeby były ładne przejścia, także osobiście z tych cieni w płynie na pewno nie będę korzystać, oprócz tego jednego brokatowego, który naprawdę mi się podoba. I kolejny makijaż rozpocznę od nakładania bazy Maca. Stwierdziłam, że zawsze nakładam cienie, zawsze w każdym filmie jest chociażby jeden makijaż z bazą Maca, także w tym filmie nie mogłam też jej pominąć. Będę wklepywać sobie w zewnętrznym kąciku ten brązowy cień, najciemniejszy, a następnie będę rozcierać go kolorem Balance.
Ten makijaż to jest taki ciemny makijaż w stylu glamour. Chcę, żeby to oko było maksymalnie przyciemnione. No i teraz będę rozcierać kolorem Balance. Bardzo fajnie pracuje się z tymi brązami. Naprawdę szczerze przyznaję z ręką na sercu, że tego osypu naprawdę nie ma bardzo dużego. Może minimalnie się te cienie gdzieś tam osypały, ale tak naprawdę było mi bardzo łatwo wyczyścić okolice pod okiem, także jestem zadowolona z jakości tych cieni, bo pigmentacja jest ok. No i też nie ma za dużego osypu, więc chętnie myślę, będę z tej palety korzystać na co dzień. I zewnętrzny kącik przyciemnię sobie jeszcze czarnym kolorem, tak żeby wzmocnić ten makijaż, żeby on był troszeczkę bardziej intensywny. I nakładam ten kolor w zewnętrznym kąciku, a następnie będę wyciągać do boku ten makijaż. W międzyczasie wyczyściłam sobie oczywiście od spodu ten makijaż, tak żeby była naprawdę taka ostra granica. I teraz w centralnej części powieki nakładam Glam Glue i na ten klej będę nakładać folię Proud. Podbiła ona intensywność, podbił ten klej intensywność tej folii. Niemniej jednak moim zdaniem dużo łatwiej nakładało się tą folię bez kleju. I w wewnętrznym kąciku wracam ponownie do tego białego cienia, tej białej bazy i będę nakładać na tę bazę, a właściwie wklepywać cień o nazwie Oli. To jest taki neonowy, zielony kolor. No i cóż, ta baza miała podbijać cienie, miała podbijać te neony. Nie zauważyłam, żeby jakoś specjalnie ten kolor był podbity po nałożeniu tej bazy. Myślę, że lepszy efekt uzyskałabym na korektorze. Dodatkowo zauważyłam, że ten neon się po prostu zwijał, zbierał w załamaniach. No ale cóż, tak prezentuje się skończony makijaż. Wyszło całkiem ok. I ostatni makijaż, który za chwilę zobaczycie, to będzie makijaż, w którym całkowicie wyjdę poza strefę swojego komfortu, ponieważ ja nie noszę kolorowych makijaży, takich makijaży nie robię. Zazwyczaj staram się trzymać po prostu klasyki. Lubię klasyczne makijaże, a kolory, takie całkiem kolorowe makijaże, to nie jest jakby moja estetyka. Ale chciałam przede wszystkim zrobić makijaż jeden wykonany w całości neonami, więc zaczynam sobie od bazy Maka, rozprowadziłam na całą powiekę i na dolną powiekę również. I w wewnętrznym kąciku wklepuję sobie ten żółto-limonkowy odcień May. A następnie obok będę wklepywać, rozcierać kolor Ebi. Tak, żeby wszystko ładnie połączyć, żeby były mięciutkie granice. Całkiem ok, te neony się ze sobą łączą, niemniej jednak zauważyłam, że ich pigmentacja w porównaniu do neonów innych marek nie jest jakaś fenomenalna. Dodatkowo bardzo się sypią. W porównaniu do brązów w tej palecie, no one sypią się naprawdę bardzo mocno. I w zewnętrznym kąciku nakładam ten różowy neonowy cień o nazwie On. I wyciągam sobie do zewnątrz, ponieważ ten makijaż oprócz tego, że będzie kolorowy, to będzie też graficzny. Wklepuję też tego różu nieco w dolną powiekę i w centralnej części dolnej powieki nakładam zieleń o nazwie Oli. Teraz wezmę tę białą bazę i malutkim pędzelkiem 05 z Empiku Happy Color. To jest pędzel dla malarzy, ale idealnie sprawdza się właśnie do robienia takich drobnych kresek cieniutkich. Robię właśnie taką graficzną kreskę i na tę bazę będę wklepywać ten cień błyszczący w kremie, tak żeby jeszcze nieco tam urozmaicić ten makijaż. Myślę, że właśnie do takich celów ta biała baza może się sprawdzić. U mnie nie sprawdziła się absolutnie na całą powiekę. I dolną powiekę wykończę białą kredką, a następnie biorę eyeliner w pisaku Pierre René, ostatnio mój ulubiony. I robię kreskę eyelinerem, tak żeby nieco podkręcić, przyciemnić ten makijaż. I tak prezentuje się skończony makijaż.
Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, komentujcie, dajcie znać, czy macie tę paletę, czy ją lubicie. Subskrybujcie mój kanał. Kto jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam serdecznie do subskrypcji. I jak widzicie, całkiem przyjemne makijaże wyszły tą paletą. Całkiem przyjemnie mi się z nią pracowało. Naprawdę efekt jest zadowalający. Także serdecznie Wam ją polecam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!